Dzień dobry, witam Was moi drodzy w nowym filmie na moim kanale, w nowym filmie makijażowym, ponieważ dzisiaj będziemy testować sporo nowości marki Glam Shop. Wszystkiego nawet nie uda mi się przetestować, bo ostatnio wyszło tak dużo tych nowości, że no nie jestem w stanie w jednym filmiku ich po prostu zmieścić. Mamy dużo palet, mamy jakieś bronzery, produkty inne do makijażu twarzy, rozświetlacze, mamy kilka kolekcji, bo mamy kolekcję mandala taką neutralną, tak Wam rzucę okiem. Mamy też kolekcję taką kwiatową, piękne palety, które dzisiaj niestety nie użyjemy, bo już mam mniej więcej zamysł na ten makijaż. Mamy cudowne takie pigmenty neonowe w przepięknych, mega intensywnych kolorach. Mamy też takie folie sypkie, pięknie iskrzące. No i co tu jeszcze mamy? Róże, pędzle, mamy też dużo rzęs. Nie wiem, czy rzęsy są nowe, szczerze mówiąc, ale akurat dostałam je w paczce, także sobie chętnie przetestuję, bo zapowiadają się naprawdę fajnie. Akurat szukałam jakichś takich fajnych, bardziej widowiskowych rzęs, także tutaj coś się też znajdzie. Na początek myślę, że zaczniemy sobie z paletą z tej kolekcji Mandala, ponieważ mamy dwie palety, totalny matte nude i totalny blask nude. Użyjemy tej matowej, ponieważ chciałabym użyć folii którejś tej błyszczącej, chyba tej, lodowy cukierek, ale to za chwilę pokażę Wam z bliska. Na początku zaczniemy właśnie od tej palety i tak ona wygląda. Mamy oczywiście same maty, bardzo neutralne odcienie. Pokażę Wam też, jak wygląda ta druga paleta błyszcząca. O, tak one się obie prezentują. Fajnie, że jest mnóstwo neutralnych odcieni, które będą pasowały do każdego typu urody, a nie tylko na przykład ciepłe odcienie, bo takich ciepłych palet jest już mnóstwo, a chłodnych jednak nie aż tyle, a te będą pasowały do każdego i praktycznie do każdego makijażu. Skupimy się też na tych pigmentach neonowych, ponieważ chciałabym ich użyć jako takich akcentów do dzisiejszego makijażu, także coś kolorowego dzisiaj zrobimy i wybrałam kanarkowy i kiwi. Pokażę Wam jeszcze takie nieotwarte, żebym nie rozsypała. Zobaczcie, to są naprawdę mega neonowe kolory i jest ich mnóstwo do wyboru, także są też inne odcienie, ale ja bym chciała użyć tych właśnie z tym neutralnym makijażem. No i przyznam Wam, że jeszcze nigdy nie używałam takich matowych pigmentów właśnie prasowanych, nie prasowanych, tylko sypkich, dlatego nałożę sobie taką chmurkę z pudru tutaj pod okiem, bo teoretycznie zastanawiałam się, czy nie zacząć po prostu od makijażu oka, ale ja nie potrafię pomalować brwi, jak nie mam pomalowanej twarzy. Nie wiem, coś takiego mam, że po prostu muszę mieć najpierw na swojej twarzy, bo jakbym malowała kogoś, to jakoś inaczej ta kolejność mi nie przeszkadza, ale u siebie muszę mieć pomalowaną twarz, żeby pomalować brwi, a nie potrafiłabym wykonać makijażu oka bez brwi, bo po prostu zupełnie inaczej wtedy makijaż wygląda. Dlatego po prostu będę się tutaj posiłkowała pudrem pod okiem, żeby nie mieć osypu, no bo nie wiem, czy te pigmenty nie będą się osypywały, mogą się trochę osypywać, no bo są sypkie. Nałożyłam już bazę pod cienie z P. Louise, ponieważ będzie to dosyć intensywny makijaż, ale jest też Glam Glue, czyli klej do cieni właśnie z Glam Shopu, którego użyję przed nałożeniem tej błyszczącej folii. No ale dobra, będę na początku budowała sobie zewnętrzny kącik przy pomocy ciemnych cieni z tej palety. I w nowościach Glam Shopu pojawiły się też takie nowe pędzle. Mamy też dwa do twarzy, ale do nich przejdziemy później. A są też cztery takie małe kuleczki, takie puszyste pędzle do oka, których też dzisiaj będę używała. Może na początek ten najmniejszy, czyli 0 albo o, nie wiem, 127. I zaczynamy od najciemniejszego brązu, czyli cień Kmin. I kmin ląduje na samym zewnętrznym kąciku oka. W palecie prawie w ogóle się nie pyli. Dobrze są sprasowane te cienie. Przynajmniej ten na razie. No mega intensywny. Ładnie się przykleja do powieki. Dobra, na razie się jakoś nie martwię o blendowanie, bo użyję jaśniejszego cienia, żeby rozblendować sobie tą ciemną część. I teraz pędzelkiem 0, załóżmy, że to jest 0, 126, będę sobie tutaj tą granicę zacierać i może użyję, teraz nie wiem, czy cienia sakra, czy pieprz, czy tego chłodniejszego, czy tego troszeczkę takiego bardziej rudego.
Może nie będzie ten, czyli pieprz. Nachodzę na granicę z poprzednim cieniem. Najpierw takimi ruchami wklepującymi. A tutaj już na granicy tak delikatnie zacieram. Bardzo ładnie się blendują te cienie ze sobą. W ogóle też nie stworzyło mi się na tym ciemnym cieniu żadne plamy póki co, także fajnie się zapowiada. I teraz delikatnie resztą tego, co mam na pędzlu, rozcieram tutaj tą granicę odrobinkę, ponieważ rozetrę ją też jeszcze jednym jaśniejszym cieniem. I teraz w ruch idzie pędzel 0125 i cień Masala, czyli ten. I blenduję delikatnie do góry. Powiem Wam, że dawno z żadnymi cieniami aż tak dobrze mi się nie pracowało. Były różne fajne palety, które też dobrze mi się sprawdzały, ale dawno nie miałam takiej przyjemności z blendowania, złączenia kolorów też. Naprawdę, no, miazga. Dobra, i teraz tutaj na granicę tych brązowych cieni nałożę trochę Glam Glue, ponieważ przejdziemy teraz do tej pięknej folii. Tak jak mówiłam, ona się nazywa lodowy cukierek. I będziemy tutaj szaleć trochę z zielenią. Chociaż może najpierw bym nałożyła te maty. Dobra, nie, jednak zacznijmy od tego zielonego, czyli kiwi. No i dobra, zobaczymy, jak to się będzie aplikowało. Także najpierw zaczynam od załamania. Na razie takimi ruchami przesuwającymi po skórze, ale mam wrażenie, że to się nie oddaje tak mocno, więc wklepiemy. O, od razu lepiej. Takie wklepujące ruchy zawsze więcej pigmentu nałożą, a później zawsze granice możemy sobie rozblendować, więc zróbmy to w ten sposób. Tutaj bym chciała, żeby było trochę tej folii, ale ją też możemy nałożyć na wierzch, na ten mat. Także lecę z tym matem również tutaj w wewnętrznej części powieki. Trochę ta baza mi już zastygła, także nie jest aż tak klejąca, nie klei się aż tak ładnie do niej ten pigment, ale i tak zobaczcie, jaki jest intensywny. No, jestem pod wrażeniem. Neon konkretny, ale troszkę mam tutaj dziurę właśnie, gdzie mam, gdzie baza weszła mi w załamania na powiece. Ale dobra, zaraz się tym zajmę, a najpierw delikatnie tutaj blenduję granicę tym samym pędzlem. Chociaż pewnie będę musiała sięgnąć po czysty. Albo użyję pędzelka 0124 i cienia Diagram, takiego właśnie neutralnego w kolorze mojej skóry. I lekko sobie tu blenduję tą granicę. I tutaj pomiędzy jednym a drugim kolorem, czyli pomiędzy zielenią a brązem, tak delikatnie nachodzę, aby pozbyć się granicy, chociaż tak jak mówię, i tak tutaj wyląduje folia, ale już możemy sobie przygotować taką bazę bez żadnych granic. Niestety tutaj została mi trochę dziura właśnie tam, gdzie zebrała mi się baza, ale to już jest mój błąd, więc po prostu nałożę trochę więcej Glam Glue i trochę więcej tej folii niż planowałam, żeby zakryć to miejsce, także jakoś sobie z tym poradzimy. Nie wiem, czy tak prosto na powiek aplikować, może z palca jednak, wiecie, żeby tutaj nie pobrudzić sobie też aplikatora. I nakładam Glam Glue na granicę tych dwóch cieni. Troszkę pewnie sobie tutaj zabiorę cienia przez to, że teraz to robię. Ale folia naprawi to. Mam nadzieję. Ta folia ma takie dosyć duże kawałeczki. Więc wiecie co, ja chyba będę musiała otworzyć całe to opakowanie, ponieważ przez te dziurki ona ledwo się wydostaje. Ale póki mam, to nakładam. Wow, ale to będzie efektowny make-up z tą folią. Folię nałożona i powiem Wam, że trochę się zrobił taki bałagan przez tą folię, bo ona przez to, że jest taka w kawałkach, no to nie da się jej typowo wblendować w cienie. Natomiast starałam się tutaj zakryć granicę delikatnie i tu też. No ale jak widzicie, średnio to wyszło. Ale myślę, że ma to swój taki urok właśnie bardziej trochę granczowy, trochę bardziej taki, no to coś innego, tak? Coś bardziej artystycznego. Nie jest to taki typowy mój dzienny make-up. Natomiast jeszcze bym chciała nałożyć ten pigment tutaj na wewnętrzny kącik i pod wewnętrzny kącik, i to jest kanarkowy, ale najpierw również nałożę sobie trochę bazy, żeby ona była mokra na czas nakładania tego pigmentu. Odrobinka bazy, wtedy też te pigmenty dużo lepiej się przyklejają. No i pigment leci. Wow, no powiem Wam, że ogólnie super są te pigmenty. Brakowało mi czegoś w mojej kolekcji, właśnie takiego
neonowego dostosowania, może bardziej nawet jako akcenty, no bo dzisiaj akurat intensywny make-up, ale jako akcent do neutralnego makijażu też będzie to wyglądało super. No i resztę dolnej powieki wykończam już normalnie paletą i cieniami właśnie z palety. Na początek tutaj łączę sobie górną powiekę z dolną cieniem kmin, czyli tym najciemniejszym, którego używałam również na górnej powiece. I później jakimś jaśniejszym sobie tylko dopełnię. Oko skończone, jeszcze chciałam Wam pokazać z bliska, jak to pięknie się prezentuje z rzęsami. I przykleiłam rzęsy oczywiście z Glam Shopu, model Gaia. Pięknie podkreślałem ten makijaż. No, powiem Wam, że ostatecznie jestem bardzo z niego zadowolona, bo też nie rzuca się w oczy to odcięcie pomiędzy folią a cieniem. I generalnie pozbyłam się też nadmiaru tutaj tego pudru i tych osypanych produktów, ponieważ tak, jeśli chodzi o cienie z paletki tej Mandala Nude, Totalny Matte Nude, no to one w ogóle się nie osypały. W ogóle te brązy się nie osypywały. Pięknie się ze sobą łączyły, jestem pod ogromnym wrażeniem i powiem Wam, że ja ogólnie lubię bardzo takie matowe makijaże, także na pewno będę często sięgać po tą paletę. Albo wystarczy też jakiś akcent w postaci pigmentu, jakiegokolwiek cienia, czy nawet oświetlacza, żeby sobie ten makijaż rozświetlić. Natomiast folia i te pigmenty sypkie trochę się osypały, ale tutaj nie spodziewałam się niczego innego właśnie po sypkich produktach, dlatego się na to przygotowałam, no i nie mam jakiegoś osypu. Delikatnie tutaj pod okiem mi się ta folia osypała, ale jakoś to się nie rzuca w oczy, więc jest ok. I teraz tak, jeśli chodzi o bronzery, mam tutaj trzy bronzery nowe, takie pojedyncze, które wpadły mi w oko najbardziej, więc sobie przyłożyłam je do takiej paletki magnetycznej i myślę, że z nich użyję tego ciepłego odcienia, czyli oliwkowy bronzer. Natomiast pokażę Wam też te dwa, bo myślę, że dla bledszych osób, dla takich typowo bladziochów, dla osób o jasnej karnacji będą świetne i ten taki najjaśniejszy, też dosyć ciepły, taki bardziej neutralny bym powiedziała, to jest mleczna kawa, a ten chłodniejszy, bardziej do konturowania, to jest prawdziwy bronzer. Także tak to się prezentuje. I jeszcze mam jeden puder brązujący z tej samej serii Nude i to jest Mandala Bronz po prostu i on jest lekko rozświetlający, ponieważ ma w sobie taki subtelny blask, ale tak jak mówię, użyję chyba głównie tego, a potem może odrobinę dołożę tego rozświetlającego. I mamy też pędzle takie duże, tego jednego ogromnego, zwłaszcza jaki wielki, już użyłam do pudru rozświetlającego. Szczerze mówiąc, zapomniałam, że tutaj w kolekcji jest też taki sypki puder rozświetlający, więc po prostu będę go sobie testowała już poza tym filmem. I użyłam go do omiecenia twarzy innym już produktem i powiem Wam, że jest naprawdę taki milutki, taki miękki na skórze, no cudowny jest, naprawdę bardzo mi się dobrze nim pracowało i to jest T131. Natomiast mamy też pędzel taki zakrzywiony, którego użyję do bronzera i to jest T130, ale ten też wpadł mi w oko. Dosyć ciekawie wygląda, też mógłby tutaj do bronzera posłużyć, nawet do różu, czy do pudru takiego, do takiego omiecenia po całej twarzy i to jest... Nie ma numeru, ale to jest też pędzel z tej kolekcji Mandala Nude. Także tak to się prezentuje, ale ja użyję właśnie tego takiego zakrzywionego. I zacznę od tego matowego bronzera. Oliwkowy bronzer. To są takie moje typowe odcienie i też myślę, że taki cieplejszy, no nawet nie kontur, tylko takie ocieplenie twarzy będzie fajnie się zgrywało tutaj z tym brązem na zewnętrznym kąciku. Fajny jest, milutki bardzo ten pędzel i ten odcień. Też powiem Wam, że jak tak odrobinkę nabieram i stopniuję go sobie, to też wcale nie jest taki ciemny, jak może tutaj by się wydawał w opakowaniu. I pięknie się blenduje na twarzy. Zobaczcie, nie robi mi żadnej plamy od razu. Fajnie można sobie nim stopniować intensywność. I teraz dołożę sobie odrobinę tego wielkiego, chociaż on wydaje się też mega ciemny. Mam nadzieję, że aż taki nie będzie. Nie, zobaczcie. Fajnie ociepla, ale nie jest tak przesadnie intensywny. Chociaż faktycznie widać, że jest troszkę ciemniejszy, dlatego sobie tutaj ładnie wszystko muszę blendować. No, różnica nie jest jakaś ogromna, ale jest takie ładne
delikatne doświetlenie, widać taki subtelny blask na skórze, czyli to, co ja lubię najbardziej. Mam jeszcze jedną paletkę róży, którą chyba użyję, chociaż zastanawiałam się, czy nie zostawić jej do oddzielnego filmu z tą kwiatową kolekcją, ale nie wiem, czy będę nagrywała oddzielny film na ten temat, może po prostu na Instagramie stworzymy jakiś makijaż, więc użyję tak czy siak tej palety, bo chciałabym przetestować jeden róż i ta paletka nazywa się Świeże Róże. Tak, przewrotnie. I mamy tutaj trzy odcienie różu, wszystkie przepiękne, natomiast do tego makijażu no musicie się zgodzić, że jedynie ten będzie pasował, bo już tutaj nie chcę za dużo koloru dodawać. I to jest odcień olśniony. Powiem Wam, że wygląda interesująco. O, zobaczcie, taki trochę brzoskwinia, trochę rose gold. I jest to róż o wykończeniu błyszczącym, takim rozświetlającym. No, bardzo mi się podoba. Ja lubię właśnie rozświetlające róże, chociaż nie zawsze, ale do tego makijażu myślę, że będzie ok. I trochę się zastanawiam, trochę mnie kusi, żeby użyć tego pędzla, tak tutaj sobie delikatnie tą końcówką nałożyć ten róż i chyba tak zrobię. Mam nadzieję, że nie zniszczę makijażu. Trochę sobie omiotę na dłoni, żeby nie było za dużo. O, i tutaj powyżej bronzera aplikuję. Jestem zakochana w ogóle w tym pędzlu. Uwielbiam go. Powiem Wam, że no może nie jest to jakiś pędzel do precyzyjnych zadań, bo jest ogromny, ale świetnie się sprawdza na przykład do aplikacji pudru i zobaczcie, ten róż też bardzo ładnie mi zaaplikował, natomiast nie aplikowałabym nim raczej takich róży jak ten, czy ten takich intensywnych kolorów, bo tutaj jednak potrzeba trochę więcej wyczucia precyzji, a ten bardzo fajnie mi się zblenduje z bronzerem. Przepięknie wygląda. Zobaczcie, jaki od razu blask zyskał tutaj policzek. Super. Także no, myślę, że trafi do moich ulubieńców, jeśli chodzi o róże, bo ostatnio no, często sięgam po róże, a ten naprawdę wygląda przepięknie. I do opalenizny będzie genialny, także jak jesteście jeszcze bardziej opalone ode mnie, no bo ja jakoś tam mega nie jestem, no to będzie super. I w tej nudziakowej kolekcji mamy jeszcze dwa rozświetlacze. Piękne opakowanie, tak wyglądają. I tak, to się nazywa po prostu rozświetlacz prasowany. I jaśniejszy odcień to blask mandali, a ciemniejszy odcień to słońce mandali. Ten jest bardzo ciemny, więc wydaje mi się, że tylko dla mocno opalonych osób. Ale zróbmy sobie swatcha. A nie, powiem Wam, że nawet nie jest aż taki bardzo ciemny. Toż taki trochę rose gold odcień. Wow, nie. Wcale nie jest jakiś taki mega ciemny. Chociaż w opakowaniu, zobaczcie, wygląda groźnie dosyć, ale jest piękny. A ten jaśniejszy... no cudeńko. Myślę, że ten dzisiaj bardziej mi pasuje do tego makijażu, także użyję tego jaśniejszego. Ale ten ciemniejszy wcale nie wygląda tak groźnie na swatchu, a na skórze pędzlem nałożony będzie jeszcze pewnie bardziej subtelny, jeśli chodzi o jego kolor. Więc... wcale nie jest tak straszny, jak wygląda, jak się zapowiada. Także tutaj zaraz sobie sięgnę w jakiś pędzel do rozświetlania. I niech to będzie mój ukochany Pesto 2 z Hulu. Uwielbiam te wachlarzyki. No i ten jaśniejszy rozświetlacz. Świetnie się wkomponuje w ten róż. Bardzo jest intensywny. Trochę ma w sobie takiej brzoskwinki, ale absolutnie nie jest to jakaś taka przeciążająca brzoskwinia, nie jest ten kolor tak mega intensywny, tylko po prostu odrobinę się bardziej wybija niż na przykład jakieś tam złoto. Resztką tego, co mam na pędzlu, rozświetlam sobie tu czoło. Ale sobie dałam blasku, słuchajcie, chyba trochę go... chociaż może nie będę go tutaj gasić, do takiego intensywnego makijażu może być też intensywny rozświetlacz, bo jest bardzo intensywny. No ten glow jest... mega szałowy, ale zobaczcie, teraz tutaj sobie nałożyłam troszkę mniej i też wygląda pięknie w takiej mniejszej ilości. Także no, rozświetlacz fajny, chociaż mam wrażenie, że delikatnie sucho wygląda, ale pewnie uda mi się to zniwelować mgiełką później, taką scalającą, bo troszeczkę jest go, tak widać na skórze, bardziej tak delikatnie sucho, tam gdzie mam jakieś tam pory. Ale generalnie jest to zdecydowanie tafla, tutaj nie ma drobiny. Także myślę, że większość osób rozświetlacz zadowoli. No i zostały usta, nie mam żadnej pomadki, mam tylko dwa błyszczyki z tej kolekcji Nude też. I raczej skłaniałabym się ku temu takiemu bardziej nudziakowemu, czyli Shiva. Tak, piękny taki nude, ale jako bazy... można powiedzieć, użyję konturówki. Też będzie to konturówka z Glam Shopu, ale nie żadna nowość.
Natomiast będzie to konturówka we współpracy z Zuzią na Make Up Bella numerek 1. Trochę chłodny ten odcień jednak, ale mam nadzieję, że tutaj błyszczyk zadziała i trochę go ociepli, bo jednak do tego makijażu coś cieplejszego by się przydało. No, z błyszczykiem jest lepiej. Tak to nałożyłam go pewnie na środek ust tylko, ale że chcę zniwelować sobie ten taki bardzo chłodny odcień. No to na całe usta ląduje. Ale piękny kolor błyszczyka. Coś, co ja zdecydowanie lubię. Tak sobie jeszcze w podglądzie zerkam. No myślę, że pasuje. Nie jest to codzienny makijaż, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Coś innego w końcu, bo mam wrażenie, że na kanale przeważnie pojawiają się dosyć neutralne makijaże. Ja sobie jeszcze użyję jakiegoś fixera i nie będzie to Morphe Luminous, czyli właśnie takie rozświetlające. Może też ten rozświetlacz trochę mi się połączy z resztą makijażu. I tak wygląda skończony make-up. Dajcie znać, co zrobiło na Was największe wrażenie. Powiem Wam, że ja chyba nie mam jednego ulubieńca. Serio, wszystko mi się tutaj bardzo podoba. Chociaż no te produkty do skóry, pędzle, bardzo lubię. No i ta nudziakowa paleta, ale te folie i te pigmenty też będę używała na pewno do jakichś takich bardziej artystycznych makijaży. Także no dużo fajnych produktów, dużo perełek, ale no Glam Shop jednak trzyma poziom, nie ma tutaj czego się przyczepić tak naprawdę, więc dajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało i jak Wam się podoba makijaż oczywiście, coś takiego innego, to przyjemnie się oglądało. Ja już Wam dziękuję za udział w tym odcinku, za oglądanie, kciuk do góry, jeśli się podobał i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, pa, pa! Sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.